Witam was widzowie w kolejnym odcinku. Normalnie regularna seria, codziennie dwa odcinki, podobno słyszałem na mieście, że są. Nie no, ostatnio się trochę po prostu kurwa zepsuło niestety. Ale przynajmniej zmontowałem rewinda, więc zapraszam, możesz zostawić lajka na dobry początek. Komentarz, subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robisz. Patrz na Instagrama, Twitcha, tam giga poddymiamy, a my oczywiście kontynuujemy sobie ten wątek, który tutaj skończyliśmy w ostatnim odcinku. Idziemy, bo mamy misję Gorączka Złota. Holdwig przebywa na piętrze głównego budynku i tam się zamierzam właśnie w dzisiejszym odcinku udać, ale najpierw zanim się tam udamy, Gambert. Czym się tutaj zajmujesz? Jestem kucharzem. Na pewno słyszałeś, jak na mnie narzekają. Gambert przesolił zupę. Gambert przypalił ścierwojada. Żartuję. Akurat na gotowaniu się znam. Z biegiem lat sam zauważysz, że gotowanie to nie tylko położenie czegoś na patelni, w garnku czy nad paleniskiem. Gotowanie to zbiór doświadczeń, nie czytanie z kartki. To prawda. Znajdziesz dla mnie jakąś robotę? Ja się w tle Patrząc po muszę tobie, podejrzewam, że podpalać raczej nie kurwa masz na jakieś myśli swojej menadżery, pracy przy mnie. zadań. Tak się składa, że akurat mam coś, w czym możesz Żeby mi się zobaczyć, czy przydać. nie będzie ścierwisz. Większość zbieraczy na farmie pracuje tutaj na kontrakty, które określają ich wynagrodzenie w zależności od Nowe zebranych misje, z krwi i innych. pokrzep! O ile motywuje to do pracy, to sprawia równocześnie, że większość chłopców omija małe, dopiero dojrzewające okazy. Przynieś do mnie dwa tuziny takich liści. O tej porze roku na krzakach pewnie będą głównie takie, więc nie musisz się specjalnie rozglądać. To mam kurwa. Czemu są lagi? Aha, bo nie mam na głównym tym. Dobra, już działa wszystko. Normalnie, super odcinki. Z winnicy Valerio zlecił mi przyniesienie dwóch tuzinów kiści winogroń. Mam rozglądać się za okazami rosnącymi na te tarasach wokół posiadłości. Raczej się nie pogniewa, jeśli dam mu też winogrona, które mam już przy sobie. No wiecie co? No miałbym przy sobie, tak, to prawda. Niestety jest taki problem. Postanowiłem przed odcinkiem, że absolutnie fantastycznym pomysłem będzie na przykład porobienie nalewek, żebyśmy mieli co jeść, innych win i innych pasztetek i kurwa i z jakichś soków z winogron. No i tak przy tym mam 17 soków z winogron, no i kurwa 0 winogron. No nic, to mamy jakąś misję. Czy ja chcę ją od razu wypełnić? Chyba chcę ją w ogóle na całym starcie od razu pójść i wypełnić tą misję, żebyśmy mieli spokój. Przegadamy go później, bo mi dzisiaj głowa na innych falach działa. Więc dzisiaj taki bardziej chillowy odcinek będzie. Tu sobie coś popierdolę, jakieś głupoty, wiadomo, sranie do wiadra, super będzie. Tylko ja bym chciał pozbierać te winogrona, ale coś kurwa nie mogę, halo. Dorodny krzak winogron. Czy z tyłu znajdę winogrona? Tak. On chce jakieś specjalne winogrona, czy mogą być takie dorodne? Bo on coś mówi, że chyba nie chce dorodnych. On by chciał chyba chujowe jednak. Coś tam była mowa, ale nie za bardzo się na tym skupiałem, szczerze mówiąc. Niestety musiałem sobie tutaj ustawić. Normalnie to słucham, tylko musiałem ustawić tego. Halo? Chyba zbugowany krzak jest. Musiałem ustawić oczywiście tutaj tego. No te kurwa HW monitor do monitorowania, czy karta graficzna nie będzie ścierwić. No halo, no weź, bo ja to będę zbierał 30 minut. Ja chcę te krzaki zajebane pozbierać fastem, żeby oddać to misy, albo może od kogoś kupić. Na pewno jest tu jakiś handlarz, prawda? Musi tu być jakiś handlarz, ale czy my jakiegoś spotkaliśmy? Chyba nie. Ktoś może. No nie mów, a to u mnie jest zbugowane, czy to wszystko. Wszystkie są zbugowane teraz, czy to te dwa po prostu jakoś tak. Aha, te dwa. Może były puste po prostu. Powiedzmy. Idziemy zbierać dalej. Jakiwać tu kurwa z winogron. Tam powiem ciekawego się poprzednio zdarzyło. No nie wrzuciłem tych odcinków, no jest jak jest widzowie. Ale za to. Znaczy nie wrzuciłem, no wrzucam sobie te odcinki, ale coś im ciężko idzie to renderowanie. Czy ja słyszę kurwa dzika? Chyba słyszę dzika. A to na dole. No to nie chcę tam schodzić. No nie wrzuciłem, no wrzucają się wolno, renderują się wolno tam YouTube. To już nie moja wina akurat. To już nie, przecież nie pójdę do YouTube'a i nie powiem im. Chłopie, szybciej. To niestety jest problem taki, że się nie da.
Skończyłem rewinda. Jak wyszedł rewind, możecie sobie oczywiście zobaczyć. Za kilka dni wrzucę, jutro, pojutrze myślę, będzie już dostępny. Także możecie tam zostawić dzwona. Jak wyszedł rewind, z mojej opinii wyszedł. No może to nie będzie najlepsza reklama na świecie, ale uważam, że nie wyszedł. Wyszedł kurwa chujowo. W sensie fajny do oka, jak sobie taki zwykły widz wejdzie i sobie zobaczy, to powie fajny. Ale jakby to zobaczył na przykład, no nie wiem, ktoś to kurwa 12 godzin od 20 lat zajmuje się montażem filmów, no to chyba by się popłakał kurwa, mam wrażenie. Wszystko tu nie ma składu, nie no ma skład, ale te przejścia niby też są fajne, bo spędziłem na tym kurwa z 3 tygodnie. Nawet robotę rzuciłem, żeby zrobić tego rewinda. Więc mi zależało. Było po staranku, ale wyszło jak zwykle. Ale chyba jest lepszy niż poprzedni, chociaż nie wiem. Ja jestem wobec siebie zawsze mocno krytyczny. Już pytałem, ale to tak was zachęcę. Pytałem o opinię moich ziomów i mówię tak, siema, fajny rewind. Oni mówią, fajny. Chociaż nie puściłem im całego, to powiedzieli, że największy... Bo w ogóle sytuacja wygląda tak, że ja sobie mówię na samym początek musi jest najważniejszy, więc musi być siekiera. No i oczywiście koniec musi być siekiera. Te dwie rzeczy muszą być siekiera. I sobie tak założyłem. Dwie, początek i koniec, siekiera totalna. No i jak wyszło? Oczywiście, że początek i koniec to są najgorsze dwa momenty jebanego filmu. I w połowie jest chyba kurwa najfajniej. No, więc puściłem im ten początek giga kloca. I już na samym początku powiedzieli, że giga koks. A mimo tego, że to najgorszy fragment jakby tego... O, skórzany mieszek, zwłoki. Najgorszy fragment filmu, więc jeżeli powiedzieli, że całkiem spoko ten początek, a jest chujowy, no to chyba aż tak najgorzej nie wyszło. Tak was mogę tylko zachęcić. I to pytałem tak, żeby mnie, powiedziałem, zwyzywaj mnie. No i mnie nie zwyzywał, więc chyba jest dobrze. Chyba całkiem nieźle nam poszło. Znaczy mi. A propos planów na poprzedni, no bo w tym roku miałem tak zaplanowane, że mówię, takiego rewinda zrobię, a później sobie uświadomiłem, że postanowiłem przeznaczyć budżet kilku tysięcy na to, żeby zrobić rewinda. I chyba mnie pojebało, jak to 100 osób zobaczy i pomyślałem, że jednak to nie jest najlepsze rozwiązanie. No jak to będzie miało 100 wyświetleń, a kilka koła, to przecież to się ni chuja nie kalkuluje. Ja nigdy nie należę do takich ludzi, którzy kalkulują takie rzeczy. No to trzeba też patrzeć kurwa rozsądnie trochę na życie. Ale go opierdoliły mu nogi. Biedny. No nic, może dostaniemy zlecenie na zwłoki. Ja powiem, witam serdecznie. Zwłoki znalezione, rozpoznane. Chłop bez nóg. Mission complete. Już nie będziemy musieli chodzić. Także... załatwione, a coś dostaliśmy z tego, skórzany mieszek jakiś, otworzę, 25 golda, zawsze to coś, te bełty, bełtam na te bełty, coś musieliśmy zrobić, rozproszyłem się przez sekundę, mieliśmy zbierać te winogrona, gdzie są te winogrona, gdzie ja tu znajdę winogronka, kurwa, mam za ciężkie paluchy, no, jestem za grubym grubasem, ale pracuję nad tym. Gdzie są winogrona? Widzę 23, no to jak już chyba misja wypełniona. Nie będę tu stał i zbierał ten winogron po 4 golda, to już nie opłaca się. Może jeszcze jakbym se poza odcinkiem grał, to bym pewnie zbierał, kurwa, bo jest na taki... co jakbym widział takie poletko rzepy za 1 golda całe, to bym wszystko wyspierał. Zawsze tak robiłem. Co w ogóle w Gothiku źle idę. W Gothiku 1 chyba była, w dwójce była taka misja, no sam starczy, by to pole rzepy opierdolić. Dobrze, zanim tą misję wziąłem, to już tą poletkę pewnie opierdoliłem na sumie. Zresztą możecie znaleźć Gothika 2 chyba na kanale, nie? Kto jest tutaj? Bym szef? Nawet sprawdził. W kuchni? To moje królestwo. Nikt nie będzie mi mówił, jak mam pracować. Czyli możesz się obijać do woli? Pracuj, gdy cię widzą. Nikt nie ma prawa narzekać. Wszystko zawsze jest zrobione na czas. A że czasem spróbuję dodatkowo jakieś kiełbasy czy szynki. Jestem kucharzem. Muszę przecież poznać smak tego, co wrzucę do garnka. No racja. Powiedz po prostu, że umiesz kombinować. No, no, uważaj młody. Trzeba sobie radzić w życiu. Pohandlujmy.
Czy ty masz coś ciekawego? Czy mogę od ciebie kupić winogrona? Nie mogę. A szkoda. Ja bym te przepisy kupił, jeżeli mam jakieś jeszcze niepoznane, chociaż faktycznie trochę już tych przepisów posiadam u siebie. Nie, wszystkie poznane. A to co to jest? Płynne złoto. Księga historyczna o produkcji wina. Zapewnia bonus doświadczenia. No to kurwa. A że gdzie... Ale ile? Nieważne, biorę. Dla widzów kupię. Pewnie, że kupię dla widzów. Jak za 10? To żal nie brać. Przeczytam. Czytamy to. O kurwa, tu też mam jakieś ryzykowne przedsięwzięcie. Co takiego? To jakieś brednie. No i co to jest? Aż mnie zaciekawiło. Czytam. Najwyżej se skipnijcie. Bezimiel, herbuch... O kurwa. Jeszcze raz. Bezimiel, herbu chciwej ręki, ujął oręż, aby swego wroga zakończyć męki. Oblicze krzywym uśmiechem zostało przyodziane na myśl o obrażeniach, jakie zostaną zadane. Wrzodzimierzu, jakże nisko upadłeś, gdy mienie mego wuja skradłeś. Winić mnie nie możesz bezimielu, gdyż dukatów ze skarbu starczyłoby dla wielu. Lecz już ich nie mam, wszystko oddane. Nigdy ich nie znajdziesz, bo będą schowane. Słowa te bezczelne bez imiela zgotowały, lecz jego myśli rozsądku w końcu usłyszały. Kurwa, jak ja mam tragiczną wymowę, te wszyscy ludzie, co piszą, że mam się nauczyć mówić, to oni mieli naprawdę chyba rację, kurwa. Mów, psu bracie, gdzie mój spadek rodowy? A może na koniec dnia nie zetnę ci głowy. Skarb wasz panie cały Sosnograd wziął w posiadanie. Nic w waszmości kieszeniach nie zostanie. Nie, to nie, to kurwa mać, nie, to prawda być nie może. Odnajdę sprawców i pójdę z nimi na noże. Odzyskam me dziedzictwo pijąc przy tym piwo, bo od tych pieniędzy będę chodzić krzywo. Notka autora. No i nosa. Na nic to. Akcja martwa, wręcz nieruchoma, a rozum o smoków i czarnoksiężyków mąż i głowę. Mawia, że to historię przyozdobi i podnietę u pospólstwa wywoła. Okej, okay, kompletnie kurwa nie mam zielonego pojęcia, o czym było to opowiadanie. Oczywiście, bo się za bardzo skupiłem na tym, żeby kurwa to przeczytać, ale kij w tym. Dobra, tu sobie przeczytajcie i czytamy te tomy. Trochę czasu. Tom 1. Czytajcie se, tom 2. Zatrzymajcie se i czytajcie, tom 3. Zatrzymaj se, przeczytaj. Ważne, że expa dostaje. Chociaż kurwa, żeby się bardziej opłacało coś zabić, a nie tu czytanie jakichś rzeczy, ale prawica. O, żartowe? Punkty trafień? Czym są w ogóle kurwa punkty trafień? Czym są punkty trafień? Czym są punkty trafień? Kurwa. Plus 12 punktów trafień. Ale czego? Punktów trafień to są po prostu żyćko? Może? Punkty trafień. Nie wiem, dobra, coś dostaliśmy. Wygląda, że w porządku. Chyba się opłacało, bo za dużo na tego guarda nie dostałem. Zresztą, znaczy nie wydałem. Zresztą tyle samo mu ukradnę. Jak sytuacja się miewa w winnicy, mi powiedz. Fatalnie. Coś złego dzieje się na tej ziemi. Mam nadzieję, że nie trzeba będzie się stąd zaraz wynosić. No dobra. Idziemy do szefa. Ale idziesz. Ja bym kurwa w cyberpunkę grał. To samo się dzieje. Aczkolwiek mi to nie przeszkadzało. Ja tam... Według mnie cyberpunk top 1 gra. Change my mind. Nie dacie rady. Uważam, że nie ma lepszej gry niż cyberpunk. No, ale z drugiej strony ja się chuja znam na grach. Po prostu mi się podoba i mam wyjebane. Jestem za bardzo uparty. Czy ktoś zmienił mi zdanie? No jest kurwa problem, bo to jest chyba jedyne wejście. Ale tu nie ma wejścia do tego szefa. Ja przecież on jest na pierwszym piętrze, a ja muszę do szefa iść. No to jest jakaś winnica. Tu se chłop gotuje. Gdzieś tu musi być jakieś inne wejście, halo. A powiem wam szczerze, że nie miałem okazji go widzieć. Tego wejścia. Może tu? Tu jest ten balkon, może tym balkonem faktycznie trzeba było faktycznie wejść kurwa po tej. Próbujmy. Oj. Ja zapisywałem przed chwilą.
Pomyślałem o tym, żeby zapisać, ale czy zapisywałem? Nie wiem, skupiłem się na czymś innym w głowie. I chuj, nic nie wiem, czy zapisywałem. Ale to nie ma znaczenia. Już sobie poradziliśmy. Weźmy ten ser, więc zapiszmy. Dzisiaj mi się jakoś, kurwa, dziwny dzień dzisiaj. Jednocześnie zaspanem, fajnie. Dzisiaj sobie poćwiczyłem. O. Hola, hola, nie ma przejścia dalej. Czuję się dobrze, ale taki zbyt koki się czuję, taki nabuzowany chłopie. No to go znalazłeś, ale w złym zdrowiu. Leży w komnacie, nikt nie ma tam wstępu. Taki mało śmieszkowy jestem. Przysłał mnie po pieniądze za wykonaną pracę. Tak, tłumacz alfa dzisiaj we mnie jest. Przekaż mu moje gratulacje za świetnie wykonaną robotę. Dziękuję, ale wolelibyśmy bardziej materialny dowód wdzięczności. Jeśli chodzi o złoto, to bardzo mi przykro, ale Holdwig o tym decyduje. Tylko on ma klucze do skarbca. Dopóki się nie ocknie, nie mogę nic zrobić. Co jeśli Holdwig się nie ocknie? Wypluj te słowa! O. Spokojnie, rozważam tylko taką okoliczność. Przykro mi, że twój pan jest niedysponowany, ale mój wuj czeka na swoje złoto. Już ci powiedziałem, dopóki Holdwig nie odzyska przytomności i nie da mi dostępu do skarbca, nie dostaniesz swojego złota. No to mamy chyba problem, słuchaj. Co słychać? Póki Holdwig nie wyzdrowieje, póty nie będę marnował czasu na czcze pogaduszki. Mogę porozmawiać. Kurwa, nawet nie umiem tak powiedzieć. Czcze. Dopóki sprawa się nie wyjaśni i jego życiu nie będzie zagrażać niebezpieczeństwo. Nikt oprócz mnie nie ma do niego dostępu. Słuchaj. Mogę jakoś pomóc? Na przykład... A jesteś uzdrowicielem? O. Nie. Tak myślałem. Wysłaliśmy już chłopaka po medyka do miasta, bo ten cholerny Bodowin nie raczył ruszyć tyłka ze swojej pracowni. Nie pozostało nic innego jak czekać. Jednak martwię się o panicza. Nie wygląda dobrze. Chciałbym mu jakoś pomóc. Słuchaj, bo ci zaraz pomogę, kurwa, zakończyć życie, no. Popytać ludzi. Pytać o co? Podejrzewam, że Holdwig mógł być otruty, ale nie mam dowodów. Ty jesteś z zewnątrz. Ludzie mogą być wokół ciebie mniej ostrożni. Gdybyś się czegoś dowiedział, daj mi znać. Kto mógłby próbować się otruć? Zapominam, że nie muszę tego czytać. Gdybym to wiedział, nie stałbym tu z założonymi rękoma. Nie wiem, kto osobiście go otruł, ale podejrzewam, kto jest zleceniodawcą. Podzielisz się ze mną tą wiedzą? Nie. No kurwa, no to mam pracować na ciebie, a ty mi nic nie mówisz? To do chuja robota jest. Ostrzegam. Ale przecież, a przestań. To jak ma się, taktyczna wycofka, już. Spokojny. To co, normalnie z farmerami chcę gadać? Co możesz mi powiedzieć o winnicy? Od tej pracy nas nie popełniaj tego samego błędu. Dobra, to już słyszałem. O. Wiesz coś o dolegliwości Holdwiga? Denis mówił, że ktoś go otruł. Andreas nigdy by się do tego nie posunął. Andreas nigdy by się do tego nie posunął. Rozumiem. To nie mogę gadać, bo widzę, że opierdalasz sera. Z tobą też nie mogę gadać, bo widzę, że opierdalasz faję. Bagienniaka tak zwanego. Z wami? Zajęty. O. Rozumiem, pogadali. Wiesz coś o dolegliwości Holdwiga? A skąd mam o tym do cholery wiedzieć? Nie wiem. Nie wiem. Wiesz coś o dolegliwości Holdwiga? Pierwsze sły. Ty, poczekaj. Denis jest pewnie przekonany, że Holdwig próbował go otruć. Muszę porozmawiać z ludźmi. Aha. Ale coś jeszcze o Andreasie. Kim jest kurwa Andreas? Wiesz coś o dolegliwości Holdwiga? Cholera, skąd miałbym o tym wiedzieć? Nie wiem. I mi po... A to jest kwestia z tego. Wiesz coś o dolegliwości Holdwiga? Nie wiem, ty mi powiedz. To pewnie ten cholerny kucharz znowu coś nieświeżego ugotował. Nie wiem z czego, chyba z Gotika, nie? Nie wiem, ty mi powiedz. Może i nie. Wiesz coś o dolegliwości Holdwiga? Kucharz. Cholera, skąd miałbym o tym wiedzieć? A, Andreas to jest kucharz. Mam dużo spraw na głowie. Daj mi spokój. A przestań. Ej, ty. Wiesz coś o dolegliwości Holdwiga? A skąd mam o tym do cholery wiedzieć? Dobra, ty. Wiesz coś o dolegliwości Holdwiga? Nic mi na ten temat.
No dobra, czyli Andreas to pewnie jest ten tutaj kucharz, tak? Chyba tak, spytajmy jeszcze tutaj gości. Wiesz coś? A skąd mam? Nie wiem. Wiesz coś o dolegliwości Ludwiga? Po farmie kręcą się często jacyś pracownicy sezonowi, albo żebracy. Może to któryś z nich miał z tym coś wspólnego. Okej, okay. Żebracy, sezonowcy, no dobra. Chwila. Wiesz coś o dolegliwości Holdwiga? Denis mówi, że ktoś go otruł. Andreas nigdy... Okej, okay, czyli wszyscy mówią, że Andreas raczej nie. Ale i tak owinimy Andreasa, co nie, jak tak. Darylia może. Może wkurwiony. Wiesz coś o dolegliwości był, że go odsunął. Otruty? Jak dla mnie, to pewnie po prostu przesadził z winem. Znowu, odkąd prowadzi tą głupią wojnę ze swoim bratem, to ciągle widzę go z butelką wina w ręku. W dodatku najczęściej już opróżnioną. Denis jak zwykle dramatyzuje. Okej. Okay. Czy pytamy zwykłych tych? Może człowiek Walkera? O. Mało gadatliwi. Nic, spytajmy tego Andreasa, tak? Czy to jest ten... Nie, to jest jakiś Gambert. To kim jest kurwa Andreas? Holbik podobno został otruty, wiesz coś o tym? Czyli dorwał cię już Denis. Wspominał mi, że Holwik nie czuje się najlepiej, ale moim zdaniem ta historia z otruciem jest wielką przesadą. Hmm. O. Jako kucharz, to ty odpowiadasz za jedzenie na winnicy. A ty dalej o tym? Jeśli myślisz, że to ja za tym stoję, to możesz o tym zapomnieć. Trzeba być idiotą, by gryźć rękę, która cię karmi. Jeśli cię to uspokoi, to możemy razem sprawdzić kuchnię i spiżarnię. Widziałeś coś podejrzanego w okolicy? Podejrzanego? Na winnicy jak to na winnicy. Przewija się przez nią mnóstwo biedaków i włóczęgów. Wszyscy liczą, że dostaną za darmo coś do jedzenia. Ale jak oferujesz im pracę, to już nie są zainteresowani. Właściwie to jak się nad tym zastanowię, to był tu taki jeden chłopak, co to grywał wieczorami przy ognisku pozostałym robotnikom. Nigdy nie widziałem go w pracy, a jednego popołudnia przyuważyłem, jak kręcił się w pobliżu wózka z dostawami jedzenia dla miasta. Gildia nie narzekała na towary, więc raczej niczego nie ukradł ani nie uszkodził. Co się stało z tym chłopakiem? Chyba bardzo się przestraszył, że go zobaczyłem. Zaczął udawać, że idzie w stronę winorośli, ale widziałem, że poszedł dalej w stronę przejścia przy wodospadzie. Później go już tutaj nie widziałem. Może ten martwy? Sprawdźmy kuchnię. Chodźmy, może zobaczymy coś ciekawego. A kurwa, a poczekasz na mnie? A oczywiście, że nie, przecież to Gothic 2 jest. A przecież nie ma. No ta, zapomniałem. A jeszcze chciałem ci kumpli wypytać. Przyjrzyj się wszystkim. Wypytasz. Gorączka złota. Gamber pokazał mi kuchnię, mogę sprawdzić, czy nie ma tu niczego podejrzanego. No dobra, no to patrzę. No i co, jest coś? O, ty kurwa, łyczka. Nie no, chyba nie ma. O, poczekaj. Zbadaj worki. Nie widzę tu nic podejrzanego. I czysto. Tak, czy nie? Tu alchemiczny? No nie, nie, tu raczej nie. Może sama kuchnia jeszcze? O, zbadaj kocioł. Nie widzę tu nic podejrzanego. Dobra, nie widzę nic podejrzanego w kuchni. Dopisu dowiedziałem się o chłopaku, który wieczorami przygrywał farmerom przy ognisku, ale nigdy nie był widziany jak pracuje. Po tym jak został zauważony przy wózku z żywnością, uciekł z winnicy na wschód w kierunku przejścia przy wodospadzie. Ta informacja pewnie zainteresuje Denisa. Dopisu wnioskuję, że tym chłopakiem może być Terry. Dopisu, a skąd ja wiem, kim jest kurwa Terry? Przecież to nie ma sensu. A co ze spiżarnią? Cholera! Zajęty teraz jestem. Muszę pilnować kuchni i wydawać jedzenie pracownikom. Jeśli tak bardzo ci zależy, żebym ją sprawdził, to możemy spotkać się wieczorem pod wejściem do spiżarni, od drugiej strony budynku. Przyjrzysz się wszystkiemu tak dokładnie, jak tylko chcesz. No dobra. Chwila. A to jest wieczór chyba. Albo chyba i nie jest. Musimy się w takim razie dziś kimnąć.
Ja się mogę kimnąć tutaj, raczej nie. Spytamy jeszcze tutaj tych farmerów, co oni tutaj siedzą, bo oni są teraz tak fajnie poukładani, że ja wiem, że ich nie pytałem. No to nieźle, akurat go pytałem. Ale ich na pewno nie pytałem, prawda? Hej! Wiesz coś? Może coś powiedzą ciekawego. A skąd ma... A może i nie. Aha, cię nie mogę spytać. Co możesz mi... Nie to pytanie. Coś... To pewnie ten cholerny kucharz znowu coś nieświeżego ugotował. Okej. Okay. Co możesz... Kurwa no. Czytuję strasznie za długo. Nie wiem, czy to przez dysk, czy przez gierkę. Zdążę kliknąć, bo już mam w głowie, że trzeba kliknąć. I zanim kurwa już klikam, to się dopiero wczytuję, już dupa jest. Idziemy się kimnąć w takim razie. Jak się kimniemy, no to co? No to wiadomo co. No to idziemy wtedy pod tą jebaną spiżarnię. Czy ja naprawdę muszę wchodzić tym jebanym wejściem? Czy tu nie ma normalnego wejścia na tą górę? Wszyscy kurwa po tych belkach zajebanych schodzicie? Chodź tu, Holwik. Gdzie ty kurwa jesteś? Hola, hola. Cholera. Co się dzieje? Podobno na winnicy kręcił się jakiś nieznajomy. Gambert zobaczył go pewnego dnia przy wózku z prowiantem, a ten natychmiast uciekł. To na pewno on! Drań musiał dorzucić coś do jedzenia Holdwiga! Nie, nie, nie. Niech ja tylko go dorwę! Gdzie on jest? Podobno udał się w stronę drogi przy wodospadzie. Skasuję gnojka! O kurwa. Spokojnie. No... No ale ja nie wiem, ty... No znam tego człowieka, chuja go znam, no. Czy znam? Chyba znam, ale... Szybka podróż, nie będę z nim biec. Ale fajnie, że dali taką opcję, kurwa. Giga szacun. Jest kasenka, ja od się kryńca. To ty! Otrułeś Holdwiga! Może... Chwileczkę, najpierw z nim porozmawiajmy. Co takiego? Chcesz rozmawiać z zabójcą? O ile wiemy, on nikogo... Ale Holdwig? Holdwig żyje. A działając pochopnie, nie poznamy, co się z nim stało. Zejdź mi z drogi! Nie. Sam tego chciałeś. Nie no, ty Denis, ty jesteś... strasznie matką. Znaczy, ja dobrze robię? No tak, no, chce mnie bić ten Denis. Denis. Brutal. Zmywam się. No i co się zmywasz, kurwa? Nigdzie się nie zmywasz, ty! Tery! Kurwo jebana, chodź tu. No i dupa. O, moja głowa. No i to i co żeś zrobił pochopnie, Denis? Głupcze! Przez ciebie włóczęga uciekł! I dobrze. No nie wiem, czy dobrze. Co tu się kurwa dzieje? Jakie spotkanie, ty? Tutaj jesteś, Denis. Holdwig ma się już lepiej. O! Co takiego? Podczas gdy wy załatwialiście swoje sprawy, przybył medyk z miasta. Dlaczego nie powiedziałeś mi o tym wcześniej? Muszę szybko do niego pójść. Poczekaj, ale ja przecież... No tak, no facepalm, bo kurwa, przecież ja tu nic nie zrobiłem. Szybko, gdzie wyście poszli, jak ja kurwa nie wiem, zielone... Ja pierdolę, ja jestem przy jebanym Bodoinie? Wy sobie chyba żartujecie. O kurwa. No ta, chyba to jest Bodoin. No to wygląda. Prawda? No tak. Nie, to w sumie z tej winnicy Valerio do tego Bodoina to aż tak daleko nie jest, jak mi się wydawało. Chodźmy pogadać z Bodoinem, może ma coś ciekawego do powiedzenia? Chyba nie. Chyba raczej gadaliśmy z nim ostatnio. Ale co, drugi raz nie zaszkodzi. Ej. Chyba, słuchaj. No i wszystko, pogadali, nie masz nic ciekawego do powiedzenia. Zapisuję. Ty, ale ja tu nie rozwiązałem sprawy tej. Ja musiałem tylko takiego tipa dać, żeby przekazać informacje. I on powie, nie, to na pewno nie on, albo coś. Wątpię, żeby Tere miał coś wspólnego z zatruciem Holdwiga. Dobrze, że byłem na miejscu i mogłem uratować go przed gniewem Denisa. Gdy byliśmy już zajęci, do winnicy przybył medyk i pomógł Holdwigowi. Teraz mogę z nim porozmawiać o pieniądzach wuja. No tak, tylko ja bym w sumie dokończył tą misję. Nie lubię zaczynać i nie kończyć. Znaczy w życiu to lubię. Jest to podobno przejaw posiadania ADHD. Tak, czytałem o tym. Bo ja tak często mam, że coś bardzo dużo projektów zaczynam i nigdy kurwa ich nie kończę.
Ach, co są te projekty, jak na przykład Gothic, jestem w trakcie... Zacząłem Gothica, jestem w trakcie nagrywania Darkest Dungeona, w tym czasie stwierdziłem, że fantastycznym, kurwa, pomysłem będzie jeszcze zacząć streamowania. No i oczywiście dokończenie Rewinda, więc... No i w międzyczasie jeszcze tysiąc innych, kurwa, rzeczy. Ja sam nigdy nie wiem, kurwa, co ja chcę. Mam nadzieję, że dokończę tego Darkest Dungeona, bo już gram go w, kurwa, z pół roku. Leczny krwiopijca. Dobra, te gobliny to są takie bobki dla nas teraz. Ale zawsze to expo dostaniemy za goblina. Trochę smutno mi się zawsze zabija humanoidalne stwory. O kurwa. Trochę mnie serducho stanęło. Ostatnio, ale nie martw się. Nie martw się, widzowie. Ostatnio mam bardzo często stawanie serca. Nie jest to dobra informacja, ale kurwa, arytmia to tak mnie szybko łapie. Tak często mnie łapie, że to chuj, widzowie. Mówię wam, ja wczoraj, widzowie, tak stałem, a tak mi serce, bo jak... Ja nie wiem, że to tak zawsze jest, kurwa, bo ja nie jestem lekarzem. Pytałem mojego kuzyna, który jest aptekarzem, ale chuja wie. A to lekarza, no będzie się trzeba udać, ale normalnie jak masz arytmię serca, to myślałem, że tak nie czuć, że to jest jakby raz na jakiś czas po prostu bije ci inaczej serce. A jak miałem arytmię serca, to dotknąłem i kurwa co 3 sekundy mi serce stawało i tak, tak mi trwało, kurwa klaty. Rzucało mną chłopy w klatce piersiowej, potwornie dziwne uczucie, słuchajcie. Jeżeli coś wam napierdala, tak, w klatce piersiowej, to piersiowej. Przyzwanie wilka, fajny spelek. W klatce piersiowej, no to kurwa całkiem możliwe, że to jest właśnie arytmia serca. Nie zawsze to musi być, ale arytmia pewnie, bo często to może być, nie wiem, jakiś kurwa w brzuchu jakieś tam coś tam się robi, nie? Na przykład. Ja też tak myślałem, że tak jest, że to na pewno w brzuchu, a to się okazało, że to kurwa ostatnio była arytmia serca. Więc pamiętajcie, słuchajcie, zwracajcie na takie rzeczy uwagę. I zawsze jak was tam będzie coś tam napierdalać, to istnieje całkiem spora szansa, że to jest arytmia. Ja muszę zatrzymać na chwilę odcinek, tylko odpiszę i... Dobra, widzowie, odpisane. No więc taka historia mi się tutaj spotkała, a że akurat rodzinka była na chacie. W najgorszym momencie, bo ja kurwa leżę i tak. Poczekaj, mam arytmię serca. Poczekaj, daj mi 3 sekundy, tak? Zaraz pogadamy, tylko kurwa serce mi zacznie bić. Witam serdecznie. Cześć! Ty też wędrujesz po całej wyspie w poszukiwaniu? Może. A nie wiesz przypadkiem, gdzie można znaleźć jakieś zajęcie? Zależy mi na jak najszybszym znalezieniu pracy. No winnica jest tuż obok. Winnica jest tuż obok. Może tam spróbuj szczęścia? To nie taki zły pomysł. Chyba tak zrobię. Aha, to żebym kurwa pomógł. No chłop siedzi centralnie przed jebanymi winogronami, to co on myślał? Jakiś gigafan, kurwa, gigafan winogron mieszka, czy co? To bym podpowiedział. Dobra, wracamy do tego Holdwiga. Czy jest tu... A, tu jest normalne wejście. Bochczam, widzowie, więc trzeba zapierdalać, tak? Pewnie, że tak. A po tych beczkach zajebanych. tak. Ten Holdwig cały, co ma tą winnicę, to po tych beczkach tu wchodzi? Hola, nie ma przejścia dalej. Kurwa, jaki debil ze mnie. Kto mógł próbować? Mówiłeś, że wiesz, kto mógł być zleceniodawcą otrucia. Kogo miałeś na myśli? A to już było, tak? Jedyną osobą, która ma motyw i byłaby do czegoś takiego... Aha, to jest Andreas. To brat Holdwiga, Andreas. Dobra. Mogę porozmawiać z Holdwigiem? Żebyśmy chociaż coś na tym odcinku zrobili. Zmęczony, więc się streszczam. Bo tak to kwaśno. Dzięki, Denis. Benis. I od się kręca, ty masz złote wszystko i co? Nie, no tyle talerzy. Przecież to by było aż wstyd, kurwa, nie wziąć. Muszę ukraść stale się jeden złoty. Ty, a wy nie jesteście mad, że ja to wybierę? No bo my nie jesteśmy w mieście, bo w mieście to by było złożone. Właśnie tak sobie pomyślałem, że w mieście byłoby jakby zgłoszone przestępstwo, że w mieście nie jesteśmy. To oni... Nawet tak szczerze nie mają chyba jakby zareagować. To się gra nie da takiej możliwości, kurwa, strasznie głupie, bo ja mam właśnie plus 300 golda w kieszeni, nie? Jak nie więcej. Jak ja mu kufer... A, może on nie widzi? Poczekaj. My to nie wiem teraz.
Weźmy się poskradajmy, bo to przecież te kufry, to jak ja mogę wziąć, to jesteśmy bogaci przecież. Przecież my wychodzimy kurwa z 1000 golda tu. Jest to koks informacja, bo ja bym się nauczył kradzieży kieszonkowej. Ooo, pewnie, że tak. Albo w sumie łuków bym się nauczył zręczności. Tylko problem jest taki, że 5 zręczności już kosztuje 10 punktów, kurwa, nauki. Mogę. Prawo, lewo. Prawo. No jednak, okej. Kozio budziliśmy, no nic. Ale może przyłożył. Uda nam się okraść. No muszę otworzyć te kufry widzowie, kurwa, bo mnie rozniesie mnie. W ogóle tak pięknie się teraz patrzy na moje statystyki, jak sam, jak mam, a nie, akurat Premiere Pro mam otwarte. No nic, ale zazwyczaj to miałem 1000 zakładek i teraz tak. Zazwyczaj 80% CPU, jak zaczynałem streama i grałem Fortnite, to już w ogóle C100, a teraz 44. 8 GB RAMu, kurwa. 40% procesora. No przecież to jest miód na moje oczy, chłopy. Tutaj kogoś obudziliśmy, ale może tutaj nie obudzimy. Prawo, lewo. Dziedzictwo 50. O, wino Arazola. O, ile to było warte? 1400? Co to jest kurwa za tego? Za dżem. Ze złotem dżem. Pokaż mi ten dżem. Co to jest? Odnowa punktów trafień 500 i premia do siły. O kurwa, widzowie. To już rozumiem, czemu taki dżem OP. To jakiś giga dżem OP. Ale my tego nie będziemy jedli, bo to jest odnowa, czyli my dostaniemy za to 500 życia, jakby nam się odnowi, a nie dostaniemy żadnego życia na stałe, tylko 3 jakby... Ty, ja to mogę gotować? Takie rzeczy? Jakby 3 dostaniemy tylko siły. A no ja, że ja w siłę nie inwestuję. No to jesteśmy właśnie plus jakieś już kurwa 1000 golda pewnie na plusie, łącznie z tymi wszystkimi rzeczami, które jeszcze tu ukradłem. Prawo. Oj, crash gierki, co? A nie. Prawo, lewo, lewo, prawo. A, przestań! Cholera. Co się dzieje? Musisz być Marvin. Denis wspominał mnie o tobie. Podobno jesteś. Oj, Jerzy się coś nie zbagowało. Może nie są to jego dokładne słowa, ale chyba to miał na myśli. O. W każdym razie, chyba jestem ci coś winien. Proszę, to zaległa zapłata dla twojego wuja. Na przyszłość postaram się przekazać instrukcję, by taka sytuacja nie miała więcej miejsca. Ty to my Denisowi nakopaliśmy. Ojca niczego mnie nie nauczyły. Lepiej zawczasu spisać testament. W tak młodym wieku? My mu nakopaliśmy, a on nam jeszcze dał referencję, że jesteśmy koksami. W każdym razie dziękuję za twoją pomoc, chociaż nie znam szczegółów. Dziękuję za zapłatę i polecam się na przyszłość. Będę pamiętał. Masz, dla ciebie. Gorączk, nowy wpis, łuk łowczy. O, szkoda, że ci mieszka, nie mogę opierdolić. Słuchaj, idź spać może, co? Idź. Co się dzieje? Idziesz spać, żebym ten kufr mógł otworzyć? Chyba nie, niestety. Ale ja bym tu pokombinował jeszcze, bo... Oj. Jaki interes miałeś do Holdwiga, ale bardzo szybko zdobyłeś zaufanie mieszkańców winnicy. Tak? Słuchaj, mój szef... Mam wrażenie, że coś tu jest bugowane. ...ma robotę do wykonania tutaj w winnicy. Skoro już tak dobrze sobie tu radzisz, to może złożysz mu wizytę i zaproponujesz swoje usługi. Zawsze to okazja na zarobienie kilku złotych monet. Dobro. Tylko nie daj się zbyć, gdyby Bradlock początkowo cię ignorował. Nie, Bradlock to jakiś kurwa giga koksys. Współpracujemy z ludźmi spoza naszej organizacji. Dobra. Podoba mi się to. Czego u diabła chcesz? To przestań. Idziemy się kimnąć. Może tam nie będzie go w ciągu dnia na przykład. I zdążę tam opierdolić ten kufer. A, jednak se tu chilluje bombę. No nic, to trudno, to się tu położy i może będzie kimać, co? Sprawdźmy to. Oj, tu jesteś zbugowany, kurwa. Ej, będzie kimać. Holdwig, jo, cię kręca. No i dobra, wykminiona, to już chyba otwarłem, tak? Że się nie zbugowałem. Opierdolmy ten kufer i będziemy dzisiaj kończyć. Nic za bardzo nie zrobiliśmy, oprócz pozbierania winogron. Ja, tak jak mówię, zawsze jak zaczynam te odcinki, to mam wrażenie, że tak czas no znowu mam, znowu czuję jak mi... Nie no, kurwa, Nie teraz.
Oj, będzie trzeba tak zwane badańsko zrobić chyba. Albo nie jarać sługa szóstki. Ma mi podnosić tak ciśnienie, że zaraz wykurwę w kosmos. Też istnieje szansa, że to jest z tego wina. Za dużo jaram. Chłopie, jaram tak dużo, że nie wiem co gadam. Ale nie no, trzeba w zdrowie inwestnąć. Inwestycja w zdrowie musi zostać wykonana. Prawo, 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 lewo, lewo, prawo. I w ogóle to kupić trójkę sługa, no, a nie szóstkę, bo jest tragedia. A łapaliśmy jej. Ty, to kufry opierdolone, chyba wszystkie. Jesteśmy z jakiejś miliard golda na plus. Plus. Milion golda na plus, plus. Plus chciałbym wykonać to kurwa, tą misję. Mogę? No jak, czy ta misja się jakby... Diabła chcesz? Czy jakby byłem tu po golda i jakby i wszystko. Bo ja bardzo bym chciał dojść do skutku z tą misją i jeszcze ją wykonać. I znaleźć, kto faktycznie otruł, ale chyba... Może to on otruł? Nie wiem, dziwne to. Jakieś ta misja, kurwa, jakoś się dziwnie potoczyła w ogóle, mam wrażenie. Nie ma tu w ogóle tego kucharza. Jakiś, kurwa, farmer zajebany siedzi. Co tu się stało? Za szybko się to potoczyło, nawet, kurwa, nie pomyślałem. Myślałem, że to będzie tak, że jakby my mu przekażemy tą informację, on powie: a, rozumiem. Nie wiedziałem, że to jakby będzie ostateczna decyzja. To wydaje mi się, że też jest w miarę słabe. Że w tych gotikach, tak samo jak w Wiedźminie, te najbardziej kluczowe decyzje, wydaje mi się, powinny być napisane innym kolorem. To by było chyba zajebiste. Ja bym dzięki temu wiedział, która decyzja ma takie kluczowe znaczenie, a która będzie tylko i wyłącznie zapytaniem. Bo czasem można się nie zorientować do końca, o co chodzi w giereczce. Idziemy znaleźć tego... No jest kucharz. Jest wieczór, to nas zaprowadzi do tej spiżarni? Winogrona przyniosłem? Ano, przyniosłem. Winogrona. A to jemu tego nie oddałem jeszcze? Trzymaj, to za fatygę. Nie mogłeś po prostu zlecić tego pozostałym pracownikom? To wino to trochę mój własny pomysł. Wszyscy tutaj wolą robić wszystko zgodnie z dawnymi tradycjami i boją się zmieniać stare receptury, choćby o jedną łyżkę przypraw. Wolę nie ryzykować, że Liam wyleje całą beczkę, gdy dowie się, że eksperymentuje. Cholera. Miałem nadzieję, że winogrona będą trochę bardziej kwaśne. Mam pomysł. Pomożesz mi dokończyć to wino, a gdy już sobie odsiedzi swoje na półce, to podzielimy się produktem końcowym. Co ty na to? Własne wino? Wchodzę w to. Czemu nie? Nie traćmy czasu. Żeby dokończyć przepis, będę potrzebował czegoś kwaśnego. Niech pomyślę. Spróbujmy z jabłkami. No to jest, tak pomyślałem. Jeśli nie masz przy sobie, to sprawdź sady obok winnicy. Ale się składa, że mam za dużo. Chyba, że ugotowałem je w jakiś kurwa kompot. Mam te jabłka? Mam. Zobaczmy. Kwaśne. Dokładnie takich mi było. Wino z jabłka? W międzyczasie zacząłem przygotowywać już zacier z winogron. Chodź, pomożesz mi to, uwiniemy się z tym w kilka godzin. No dobra. Co? A, no tak, no, widziałem chłopa, który robi z bananów, taki szef. Z bananów wińsko robi, ze wszystkiego. Zajebisty pomysł ogólny. Mi się fest podoba takie coś. No, chętnie bym to spróbował, bo gdzieś takie kupne to... No, średnie chyba. Ale jak sobie chłop tak gotuje to i tam testuje na odcinkach, zajebiste, aż mi tak przyszło na myśl, żeby takie coś zrobić. Tylko co bym miał kurwa na to czas? No ale to... No to ci pomogę i co? I mam stać obok? A, tu mam zrobić, dobra. Tak? Dobrze kumam? Czek minione zostało? A. Dobrze, że mój kurwa trzeci zmysł zadziałał. Najlepsza robota za nami. Czyli wino można już pić. Chłopcze, przed tym winem jeszcze długa droga. Najpierw trzeba pozwolić, by zaczęło fermentować. Przefiltrować otrzymany produkt, później zlać do butelek. Spokojnie, tym zajmę się już sam. Muszę tylko zwolnić jeden z baniaków. Znałem już poprzednią partię do butelek, żeby mieć miejsce na nasze wino. Mógłbyś ułożyć te butelki na jednej z tych półek? Tylko ich nie rozbij. Ja wracam do ksiąg. Muszę spisać aktualny stan magazynu. Dobra, skarby Archolos. Na której z półek i co?
Gaber zajmie się resztą procesu wytwarzania wina. Na efekty pracy przyjdzie mi trochę poczekać. Póki co kucharz poprosił mnie o odłożenie butelek z poprzednią partą wina na półki. No dobra, tylko kurwa, no jak? Chyba, ale na półki kurwa gdzie? Chyba, że bez różnicy gdzie, tylko byle nie tu. Tak mi się wydaje, że tu... Kurze, widzowie. No, a weź, a przestań. Ale w ogóle fajny miecz z bliska, teraz się zorientowałem. I kurwa zachodni. Zachodni? Nie wiem, gdzie tu jest zachód i wschód i gdzie jest kurwa ciepło tu. Chyba na północy, czyli Nordman. To zimno. Odłóż wino? Ale jakie wino mam odłożyć? Poczekaj. On mi dał wino jakieś? Na efekty, że póki co odłożenie butelek z poprzednią partią wina na półki. Ty! Poczekaj, bo ja za swoje wino tam sadzę. On mi dał jakieś wino? Dałeś mi jakieś wino? Czekajcie, wydaje mi się, że nie, ale zobaczę jeszcze na odcinku. Dobra, czyli niezwykłe wino, tylko dostaliśmy jednak coś, czego nie zauważyłem. To coś nazywa się dojrzewające wino. A dziwne jest to, że ja menu mogę sobie przybliżać i oddalać. Dziwny fest. Ale już dobra. Jest to dojrzewające wino. Powinniśmy go dostać jakieś 18. Dojrzewające wino. Może na samym dole, bo to jest questowe. Nie. Chyba, że nie można też tego wyszukać po nazwie. To może? Zepsute wino. To, ale to mieliśmy podrzucić jakiemuś handlarzowi. Dojrzewające wino. No kurwa, i te ciężkie moje paluchy jebane. Dojrzewające wino. Nie, no będę szukał 30 mil wina. Halo, jest wino? Jest wino, dobra, widzę. Nie, to jest kurwa sok winogronowy. Dojrzewające wino, no. Nie, no wydanie wycimy. Dobra, widzowie, zatrzymuję wam tu i widzimy się zaraz. O, dobra, no to nieźle. Nie 18, tylko 8, ja debil. Robert. Hej, ty. Już nie mogę się doczekać, by spróbować naszego nowego wina. Może w końcu tchniemy trochę świeżego smaku w tą tradycyjną winnicę. Dobre wino potrzebuje jednak odpowiedniej, chwytliwej nazwy. Wiesz, nigdy nie miałem głowy do takich rzeczy. Może ty masz jakiś pomysł? Bezimienne? Czyli kurwa zajebiście. Może lepiej... Właściwie to mam właściwie kilka pomysłów. Mam kilka pomysłów. Pewnie, że mam. Najlepiej będzie, jeśli napiszesz mi to na kartce. Mam jeszcze dziś dobry plan, napisałem se na kartce. Pozjeżdżam se ku... Dobra. No kurwa, mi się odpalił Steam tego. Wydupca, jak chcę tu nazwać. Mogę pisać i ocie kręca, własne wino będziemy mieli. No to co? Mocny Czechow. Czerwony Czechow. To będzie wino. Sam bym z pewnością na to nie wpadł. Miejmy nadzieję, że spodoba się pozostałym. Zanim wino będzie gotowe, mnie trochę czas. Pośle po ciebie gońca, gdy nadejdzie czas na pierwszą degustację. Dobra. Cierpliwości. Przecież mówiłem. Ja chcę spróbować swojego wina. Czerwony Czechow. Ej, super to jest. Mega mi się podoba taka misja. No, mega mi się to podoba, że wprowadzamy coś w gierkę, w swój własny... Własne wino, super jest ta misja. Ja uwielbiam takie rzeczy, naprawdę kurwa, kocham takie rzeczy. Tak samo jak w Wiedźminie uwielbiałem to, że jakby oni dali nam możliwość tworzenia własnej winnicy, a co przede wszystkim kurwa jeszcze ulepszania tej winnicy. To już jest, mam nadzieję, że to nie jest spoiler dla ludzi, którzy nie grają. No nic, ten Wiedźmin już ma kurwa 8 lat. Ale no, to było mega super i tutaj to samo z winem. Fest kurwa zajebiste. Zajebiste. Mega mi się podobała ta misja. Zakończymy tutaj, może nie dużo zrobiliśmy, ale kurwa zajebiście się bawiłem, to jest najważniejsze, dzisiaj się świetnie bawi i to jest podstawa, widzowie, podstawa. Mam nadzieję, że odcinek wyszedł równie super, no i wiadomo, Twitch czy Instagram, więc no, zajrzyjcie w opis i tam zobaczcie Rewinda. Pozdro, widzimy się jutro.